Sekundkę. A więc Kiciński, Kicki, Kicki, Kicz. Kompozycja plastyczna, utwór literacki, film itp. o małej wartości artystycznej. To jest tak zwana prawda obiektywna. Ja z tą prawdą obiektywną się nie zgadzam. Ja mam swoją prawdę subiektywną. Na tym postanowiłam zakończyć wstęp. Ponieważ nie ma kryterium i ta aksjologia właściwie nigdy nie jest na stałe ukształtowana, nie ma takich definicji jak odpowiedniość, czy piękno, dobro. To się zmienia przez ostatnie 2,5 tysiąca lat. Doczekaliśmy się poprawionej wersji filmu Apokalipsa. Pierwszą wersję pokazaliśmy prawie rok temu. Być może już wkrótce będziemy mogli zobaczyć znacznie dłuższe fragmenty. Cały film będzie pełnometrażowy i w telekomputerze nie zdołamy go pokazać. Więc okazało się, że na przykład ornamenty na naczyniach w postaci choćby spiral czy okręgów komórkowych są niemal identyczne, jak to jest w Meksyku czy w całej Ameryce w ogóle indiańskiej, ale także i w Azji. Więc są to symbole powszechne dla całego świata. Wtedy odkrywałem, ta przygoda z tym kolorem. To było coś fascynującego, gdy malowałem pierwszy pejzaż, że o kurczę, to umiał malować, prawda? Nawet malowałem z natury, no i o dziwo, mi się to przyniosło do domu, to doznałem takiego olśnienia, prawda, jak i Van Gogh, prawda? Ten obraz jakby żył, prawda? Tym słońcem był jak gdyby napromieniowany i to było bardzo żywe wtedy. Antuen, masz gościa? Jak się mamy? Enchanté, honoré. No jak za pan mi się czuje tutaj na terenie? Wspaniale. Dziękuję, przepraszam. Wspaniale. Powietrze cudowne. Spokój. Relaksy. O niczym nie myślę. Ty też o tego malowania powinieneś więcej do ogrodu, jak sprzyja ładna pogoda, a jak w słote to byś malował, ale to, ciebie to nie można oderwać od tego malowania. Wołasz, że choć milion byś wygrał, to lotka to byś nie przestał malować, prawda? Nie. Tak, ja już wiem. No. Jest to wystawa folklorystyczna, wystawa, która nie ma żadnej selekcji, gdzie szmira wisi obok dzieł naprawdę wybitnych. Jest to niezwykle smutna sprawa, ponieważ po raz pierwszy publiczność polska ma możliwość zetknięcia się naprawdę ze sztuką Polaków, którzy pracują za granicą. To są bardzo różni artyści, naprawdę bardzo różni. Jedni pracują całe życie na zmywaku i na tym zmywaku powinni zostać. Niestety ich dzieła są tu również pokazywane. Inni natomiast doszli już do pewnego statusu artysty. Będzie się zmieniało, wobec czego jeden krytyk będzie oceniał postawę artysty, inny będzie oceniał estetykę dzieła, czyli jego urodę, a też ta uroda jest oceniana w różny sposób. To, co się podoba nam dzisiaj i mówimy, że dzieło jest piękne, nie byłoby przyjęte w XIX wieku ani w pierwszej połowie XX.
Jeśli chodzi o malowanie kobiet, no to jest to coś tak, co we mnie jednak tkwi. Być może wzięło się to, no nie wiem, coś tak, jest coś pięknego. Chciałem pokazać, chciałem sobie pofantazjować niekiedy. No, po prostu czasem biorę szkicownik i szukam po prostu różnych proporcji, prawda, podziałów. No także być może je zbyt idealizuję kobiety. One są po prostu jak gdyby zupełnie inne. Chciałbym jak gdyby po prostu poprawić jeszcze te kobiety. Podnieść ich jakby piękność, nadać inną wartość, wartość duchową bardziej, taką wewnętrzną siłą, która być może tkwi właśnie w tej kobiecie, którą maluję. Krytyka ma taką moc twórczą w dużym stopniu, tworzenie jakby wartości. Moje malowanie jest trochę tak udziwnione. Ja to rozumiem. Teofil Ociepka i świat jego malarstwa. Albo inaczej, Teofil Ociepka i jego świat. Świat, w którym malarstwo jest tylko formą, metodą porozumienia się. Jest tylko znakiem tych przedziwnych krajobrazów, zwierząt, roślin i ludzi. Jednym z najstarszych symboli, znanych nie tylko w Meksyku, ale i na świecie, był symbol podwojonego chromozomu. Chromozom przed podziałem komórki podwaja się i przybiera taki kształt jakby dwóch pałeczek połączonych w jednym punkcie zwanym centromerem. To jest mikroskopowy obraz chromozomu. I to z mikroskopu elektronowego. Mikroskop elektronowy oczywiście. I ten sam wizerunek w formie stylizowanej w różnych postaciach powtarza się, jedno jest powszechnym symbolem w Meksyku. I tak chciałem jakoś w tym obrazie wyrazić ten centralny punkt w przyrodzie, ze którego wszystkie siły, wszystkie ustawy wypływają. Bo tam jest prawda objawiona. Maluje apokalipsy według świętego Jana. Jest to cały cykl obrazów, no ma ich być 30, ale to jest dosyć karkołomny temat, jeśli chodzi o samego malarza. Bo zresztą nie jeden malarz zjadł po prostu na tym zęby już w przeszłości, wydaje mi się, jak i teraz. Mąż nieraz zdaje się, że wyczerpie mu się temat. Pytam się, Teoś, a co teraz? Sam mówi, nie wiem. Bez szkicowania zaczyna obraz. Jakoś mu wychodzi, że w końcu no, takie dziwa wychodzą. Ja pochłaniam ludzi. Jak ja raz widzę, zbliżam, dla mnie nie ma opcji. Dla mnie wszyscy są częścią moją prawie, posiadam ich. Bałam się go, bo żył innym światem. Jak ja raz widzę i zbliżam, dla mnie nie ma opcji. Dla mnie wszyscy są częścią moją prawie, posiadam ich. Bo żył innym światem, innym światem. Ja pochłaniam ludzi. Jak ja raz widzę, zbliżam, dla mnie nie ma opcji. Dla mnie wszyscy są częścią moją prawie, posiadam. Z biegiem czasu jednak zdecydowałam wyjść za niego, za niego, za niego. Stopniowo
wprowadzał mnie w ten jego świat. No i te bajki, które maluje. Ja osobiście właściwie wolałabym jakieś, żeby nie takie groźne te zwierzaki, jakieś spokojniejsze tematy. No ale kiedy on już się nie chciał wyzbyć, bo to jest właśnie jego świat. Lecz kiedy doczekałam rocznicy pierwszej naszego ślubu, podyktowałam mu właśnie obraz. Wyłącznie taki, jaki sobie życzyłam. Była to taka piękna, kwiecista łączka, polanka. Dyskusja o etyce krytyka jest dyskusją pustą. Każdy krytyk powinien się kierować względami etycznymi. To znaczy powinien być wierny swojej skali ocen. Jaka ona jest najczęściej intuicyjna. Łatwość operowania kreską i barwą pozwala temu artyście na nieustanne poszukiwanie ciągle nowych znaków, które w sposób pełny i syntetyczny wyrażałyby treści nieraz bardzo bogate i złożone. Znaków czytelnych, mocnych, wyróżniających się na ulicy natychmiast, przyciągających wzrok przechodnia. By być zauważone, znaki takie muszą być podporządkowane nowym prądom i modom w plakacie.